Cześć, ja jestem Juno, a przed nami kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Rise of the Tomb Raider. Mam... Tam się udać, no dobra. Cudownie, o niczym takim bardziej nie marzę. Generalnie to... Generalnie to mam wstrętny humor, w ogóle nic mi teraz nie pasuje, wszystko mnie męczy. Bo generalnie wieczór wyborczy. Bizantyjski medalion. Pięknie emaliowany. Piękny medalion i co po nim? Ten wizerunek został zniszczony. Zdaje się, że przedstawiał proroka. Nie. Czemu to zawsze jest prorok, a nigdy jakaś prorokini? A? Chciałabym znać odpowiedź na to pytanie. Ale pewnie się nie dowiem. Obym tylko się nie zakopała tu pod lodem i sobie nie umarła. Co pewnie i tak się stanie, bo no jednak ja jestem sobą. I tak to w grach bywa. Ale to, co w grach obecnie też w sumie bywa, ale ja nie jestem do tego przyzwyczajona, bo za nowymi aż tak nie przepadam, jak za starymi, to po prostu piękne widoki. Wiecie, to jak na mnie robi wrażenie ta gra w kwestii graficznej. Zobaczcie, przecież ten lód, ta woda, to wszystko wygląda nieziemsko, wręcz realistycznie. Albo może właśnie ziemsko, tak, no jak w życiu. Jej, ale krystalicznie czysta tutaj ta woda jest. Jejku. I oby nie było zbyt realistycznie z tym pływaniem, bo się zaraz jeszcze utopią. Lara, Lara! Dobra, udało się. Tak, życie na szczęście niby mogę się leczyć, ale ono też jakoś się odnawia. Trochę jest mi to system, że tak powiem, nieznany. No, ale przynajmniej nie muszą się bać o apteczki, jak to w klasykach kwadratowych było. Ale nie ukrywam, że lubiłam w sumie się o te apteczki bać. Kompleks radziecki. No zobaczcie, gdzie człowiek nie pójdzie, tam Rusy. No właśnie. Sobie piękne lodowce jakieś zwiedzamy, jaskinie lodowe właściwie. Statki mongolskie, a tu nagle co? Rosja radziecka, kurczę, jest wszędzie. Nie no, w sumie Lara nie chyba do Kazachstanu wyruszyła, co? To się jeszcze okaże. Zabiłaś tam tych ludzi. Zabiłam ich, żeby przeżyć. Mam wrażenie, że ty podobnie. Od jak dawna tu są? Najwyżej od kilku dni. Intruzi uwięzili wielu naszych ludzi. Powinnaś stąd odejść, zanim będzie za późno. Nie mogę. Szukam tu czegoś ważnego. Oni też. Jeśli jeszcze raz cię tu spotkam, skończysz ze strzałą wbitą w gardło. To samo w sumie mogłabym jej odpyskować. Jesteśmy po tej samej stronie. Mam nadzieję, że ci to udowodnię. Co tam się dzieje? Ludzie zamieszkujący te tereny wyglądają, jakby byli tu od bardzo dawna. Żyjąc w izolacji przez całe dziesiątki, a może nawet setki lat. Zwróciłam uwagę na elementy jej stroju. Drobne ozdoby, które nie zdziwiłyby nikogo w cesarstwie bizantyjskim. Czy to możliwe, że to pod... Że to potomkowie proroka, cholera ich wie. Nie wiedziałam, że jak z tego wyjdę, to przyspieszę. No ale cóż, miny do zjeżdżania. Ty mi, gro, nie tłumacz tak oczywistych rzeczy. Wzięłabyś się, gro, najdroższa za tłumaczenie tego, czego nie ogarniam zając. Bunkry jakieś?
coś tu mi... O właśnie, o, co to jest? Zobaczcie, że gdyby nie ta ikonka, to ja bym nawet nie zauważyła, że coś pod śniegiem siedzi. Czyli tego wzroku specjalnego warto chyba... warto chyba używać częściej, a nie się tego wstydzić. I odkryłam właśnie, jak można strzały. Nie mogę mu teraz pomóc. Teraz? A potem będziesz mogła? Wszystkich jednostek. Dostaliśmy informację. Konstantin opuścił więzienie i niedługo tu będzie. Musimy posprzątać cały ten burdel, zanim się tu zjawi. Dobra, zobaczmy. Pierwszy dzień na Syberii i wreszcie się doczekałem. 2 lata w Afganistanie, rok w Indonezji i nic. Tam przynajmniej było ciepło, co? Czy ktoś mnie słyszy? Jądro ciemności, jak tego. Musimy przywrócić łączność. Ojku. Będzie kiepsko. Albo i nie? Wow, udało mi się zabić gościa po cichu. Świetnie. Już mi się wierzyć nie chcę, że ja taka zdolna jestem. I w ogóle poczułam się troszeczkę jak... Czegoś takiego nie widziałem. Velvet Assassin. Się kierą 3 uzbrojonych żołnierzy. Nie mam pojęcia, jak udało im się schwytać życie. Sprawdzę, zaraz wracam. Zrozumiałem. Dobra, to my szybciutko tego też zabijemy. To skąd się tu wzięło? I jeszcze tego cudnie, wow! Tylu wrogów po cichu zabiłam. Genialna jestem. Nie, no uwielbiam tak samo zachwyt popadać. Wow, a tobie co? Ty szczęścia nie miałeś. Skrzyneczka i co w wagonie? A nie, to te butelki do odwracania uwagi. A może ja nie chcę nic z tą butelką robić, co? Coś mi w ogóle tu brzęczy. A, pewnie to. W ogóle to ogołocimy chyba parę drzewek także. Okej, stąd przyszłam. Czyli nie ma co przedłużać. Idziemy. Ojej, coraz groźniej się to pewnie zacznie zaraz robić. Dołączają kolejne. Dobra, uniki. Spróbuję zapamiętać. O nie, zobaczył mnie. Nie możemy jej stracić. Od kilku minut nie słyszałem żadnych strzałów. Myślę, że wszystko w porządku. Nie liczę. Tam powinnam pójść chyba. Że tutaj? Dobra. Co tu do cholery robisz? Świat. Nasi spytali, że chcemy jednego z tubylców, żeby go przesłuchać. Ale straciliśmy przy tym 3 ludzi. Pewnie dowódca chce sprawdzić, z czego się dowiedzieliśmy. Konstantin spodziewał się, że oczywiście. Okej, tego mamy. Jest ciekawe, czego w krzaka zawleczę. Lara, krzaka. Dobra, nikt mnie nie widzi. To szybko kubki zajęcie jakąś beczką. Dobra, tu spróbuję teraz tego krzaka czmychnąć mu. No, dobra. Jest! Myślałam, że się nie uda. Tak za tej skrzynki w sumie nie wyglądało, że to jest możliwe. Dobra, teraz zbieramy wszystko, co nam zwłoki mają do zaoferowania. Kto by pomyślał, że nawet rakieckie zwłoki mogą przydać się w takich warunkach, prawda? Nie no, wiadomo, że sobie żartują. Z lampy też bym pewnie coś mogła wyciągnąć. A nie wiem po co. Pociski. A cicho, gościu, bądź. W ogóle ja sobie jak gdyby nigdy nic biegałam, bo nie wiedziałam, że tu jest jeszcze jeden. No. Lara, weź się czymś innym zajmij. Nie chcę, byś... Mm.
tym czymś rzucała. Dobra, wypalę to gdzieś tam może. To pewnie nie było zbyt przemyślane. I nie wiem dlaczego, co, tej skrzynki ona nie może ruszyć. No dobra, jak nie, to nie. Więcej butelek do odwracania uwagi. Spoko, tylko czy jest tutaj ktoś, czyją uwagę powinnam odwrócić? Nie, chyba nie. Stary radziecki plakat. Ale o pierwszej zasadce Lenin też dowiedzieliśmy się, jak już było za późno. Znali teren, wiedzieli, Lenin gdzie co jest. Optymistyczne, nie ma co. Służba, nie drużba. Trójca oczekuje od nas poświęcenia. Dobra. Przyjmowałem już nielegalne zlecenia i wiem, że tego nie pochwalasz. To poza nagraniem, jak ktoś jest bardzo ciekawski. Albo po prostu nie grał w tę grę. Ojej. Myślałam, że mam tę ścianę rozwalić. A nie wygląda na to. Ten osobnik pewnie będzie się tu cofał za jakiś czas. To my sobie grzecznie poczekamy. I dopiero na niego wyskoczę. Bo skoro w sumie można tutaj wszystko rozegrać po cichu, to nie mam zamiaru. Serio? Pięknie. Tara, bierz to, bierz. I tam gdzieś to wyrzuć. Udajemy, że nie ma mnie tu. Cholera? I czemu ja tu strzeliłam głupio? Dobra, skąd oni strzelają teraz do mnie? Aha, tutaj! Ty, facet! A masz! Kompletnie się go tu nie spodziewałam. Wiem, że to w zasadzie oczywiste, że on tu gdzieś siedział. No, ale myślałam, że nie. Ja i myślenie, jakiekolwiek, o czymkolwiek. Dobra, czyli tak, tędy. I jak najwyżej. A z wysoka droga zawsze w dół jest do spadnięcia o wiele łatwiejsza. Wow. Jakie to są piękne widoki. Naprawdę, takie góry, skaliste szczyty i ptaki, no po prostu to ma taki specyficzny klimat i Lara, żeby tak w tym klimacie się na dobre nie pogrążyć, to jakoś może, dawaj, tutaj sobie hopsaj, tutaj i tu, elegancko, o nie. No i tyle lazłam na górę, żeby zjechać. No serio, tak wiem. To jest Tomb Raider, powinnam się przyzwyczajać znowu do takich rzeczy. I tak, klampy nie chcę. Czy jest tu... czyli chyba jednak będę chciała. Pewnie będzie chodziło o to, żeby podpalić coś. No i co, zrobią to. Mam nadzieję, że za pierwszym razem się uda. Szczurek! Oczywiście nie mam zamiaru nic szczurkowi robić. Nie, Laro, nie przełaź tu. Chciałam przeszukać zwłoki i po prostu myślałam, że może to zrobić jeszcze. Umrze cała moja rodzina. Wszyscy będą umierać powoli, a my będziemy się przyglądać. Masz jedną pieprzoną szansę właśnie teraz. I w sumie amunicji do rewolweru nadciąga też nie szkoda. Nadciąga armia czerwona.
Może udało wam się rozwalić parę zbiorników z paliwem, ale taka drobnostka w niczym nam nie przeszkodzi. Jak długo zdołacie nas podtrzymać? To Zaraz, co ja mam zrobić? Czyli jednak mam tutaj wrócić i przejść tam jakoś? A może ja mam szybę zbić po prostu? Udowodnij, że na to zasługuje. Myślisz, że po tym, co zrobiliście, będziemy jeszcze brać jeńców? Nikt nie wie, że tu jesteście. Nikt się nie przejmie, jak wszystkich was wykończymy. Nikt nie usłyszy krzyków. Dobra, a masz i ty też. Dogadamy się z nim jakoś? Dopadli go. Uwięzili. O nie. Nie. Mogę mu jakoś pomóc, jakoś go uleczyć czy coś? Chyba nie specjalnie, co to? Nie mamy sprzętu odpowiedniego. Okej, czyli najpierw tutaj, to dość ciekawe. I prawdopodobnie tu znajdziemy wszystko, co nam potrzebne. Któż by się spodziewał? Zaraz, może coś jeszcze, no właśnie. Widziałam, że bez tego wzroku to bym sobie nie poradziła, ale... O, ścianka. Cholera, dużo ich tu. Nie wiem, czy uda mi się zatamować wyciek. Jeśli to nie zadziała, będziemy musieli zacisnąć rurę i poczekać na nowy zamek. Nie wiem, czy uda nam się znaleźć części zamienne. Miałeś tu nad wszystkim czuwać. Tak jest, nie spodziewaliśmy się tak silnego oporu. Miałeś być moimi oczami. Myślałem, że zrozumiałeś. Na pewno wiesz, jak wiele zależy od tej operacji. Tak, ale... Nie rozumiesz. Jak mógłbyś zrozumieć? Uspokój się. Uspokój. Nie bój się. Nasz cel jest w zasięgu ręki, ale musimy być czujni. Jeśli nasz plan się powiedzie, nowy świat stanie przed nami otworem. Sami go ukształtujemy. Ach, jakieś sekciarskie przemówienia. Mamy jeńca, który może coś wiedzieć. Może zostań wierny, a dostąpisz chwały boskiego źródła. O, świetnie, muszę się nim zająć. Co mamy z nim zrobić? Nadal mam... Mam wątpliwości. Chyba mamy kolejny wyciek paliwa. Co się do cholery stało? To się udało? Oj, udało się. Aż mi się nie chce wierzyć, że to było takie proste. Walgo tym kołczanem tam. Dobra, jeszcze zaatakuj. Wiem, że skądś tam ktoś strzela, ale to nic. Teraz może znajdą jakąś osłonę. Au. Dobra, jest osłona. Poczko. Cholera, stamtąd strzela. O nie, granat jakiś. Dobra, uleczą się. Gdzieś ktoś jest. Cholera, widzę go. Dobra. Nie wiem, chyba wszyscy. Szybka akcja to była. To jeszcze tylko zgadnijmy, co mają tutaj. Tam mogę wejść? Nie bardzo. Czyli co? Takich ładnych przedmiotów dla mnie to chyba tyle. Zobaczmy tutaj i mogę ci jakoś pomóc? Chyba nie bardzo, okej. Czyli co to jest? Dymek jakiś. To mi się podświetla, ale co ja z tym niby miałabym zrobić? Kurde, czy jak ja rzucę w to jakąś lampą, to czy to będzie
cicho, o co przechodzi. Szczerze. To mam wątpliwości, ale... No proszę. Ja i moje wątpliwości, co? Aha, teraz już... Auch! Nie będzie pewnie tak pięknie. Atakuj golara i co? Ściskam, 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 tylko że wystawiłam im się strasznie na widok. Dobra, zaraz. Tu. No i też mi chyba coś wrzucili. Dobra, szybka kontrola zwłoczek. Zwłoczek, Boże, ale to zabrzmiało. I? Halo, jest tu ktoś? Nie wygląda to zbyt dobrze, ale o, możemy pozyskać jakieś elementy otoczenia. Fajnie, iść błotrawki, może jeszcze sobie Laro za zęby jakoś załóż czy coś. O tak, to by było gangstersko. Tu? Oczywiście ironicznie to wszystko mówię. No, ale... Wow, nowy obóz, tak jest się czym chwalić. I prawdopodobnie możemy jakoś się uleczyć. Człowiek, który próbował mnie zabić w Syrii. Jest brutalny, niebezpieczny. A co gorsza, całkowicie oddany swoim fałszywym przekonaniom. O, wygląda na to, że mam szczęście do fanatyków religijnych. Nie ma się jednak co dziwić. Któż inny wyruszyłby na poszukiwanie tajemnicy nieśmiertelności? Jego ludzie wspominali przez radio o więźniu, który może mieć jakieś informacje. Czyżby chodziło o tubylca? A jeśli tak, co takiego może wiedzieć? Trójca nie obejdzie się z nim zbyt delikatnie. Może uda mi się go znaleźć i czegoś się dowiedzieć. Zdobycie zaufania tubylców może okazać się przydatne. Niewątpliwie patrzę, czy mam jakieś ulepszenia albo ekwipunek. No na razie chyba nie chcę tu myśleć nad czymś więcej. Wow. Lubię takie klimaty, jakieś kurcze obozów Rosjan, one zawsze są takie w pewien sposób apokaliptyczne i no fajnie to wygląda. O, i zajączku, to chcę cię oprawić, bo dawno niczego nie oskurowaliśmy. Nie wiem, czy w tym odcinku w ogóle coś takiego robiłam. Ha, mam górą przejść, naprawdę. No w sumie to dość oczywiste, ale ja wiemy. Nie mogę tędy wejść. Ja tak zauważył mam. Mnie. Musi być jakieś inne wejście. To jest chyba aż nazbyt oczywiste. Ale wiecie co? Ja chyba tutaj odcinek zakończę, więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć.